Kujawsko-Pomorska Szkoła. Witajcie. Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej. Jest z nami pani Lidia Bęben, która poprowadzi lekcję języka polskiego. O czym dzisiejsze spotkanie? Dzisiaj już wprowadzimy się w nastrój świąteczny. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Zapraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na naszej lekcji języka polskiego. Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty i tak się składa, że omawiamy sobie kolejną lekturę obowiązkową, ale tak się składa, że jest to też obowiązkowa lektura świąteczna. Tak? Także nie tylko lektura w ósmej klasie, siódmej, ósmej, lektura obowiązkowa na egzamin, ale obowiązkowa lektura świąteczna. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa, czyli sięgniemy do literatury światowej, bo no, na liście lektur właściwie znajdują się prawie same utwory z literatury polskiej, ale mamy właśnie opowieść wigilijną, jest jeszcze Mały Książę, to tacy reprezentanci literatury światowej, także myślę, że też z tego powodu warto po te książki sięgnąć. Opowieść wigilijna, obowiązkowa lektura świąteczna, no ale najpierw sprawdźmy, skoro jest to literatura światowa, co my też wiemy o samym autorze, tak? Bo wiadomo, że na pewno poeci polscy są nam dużo bliżsi, a przedstawiciele literatury zagranicznej, światowej na pewno rzadziej się pojawiają na lekcjach języka polskiego. Charles Dickens to ważna postać dla całej literatury, ponieważ jest ważnym przedstawicielem powieściopisarstwa o tematyce obyczajowej przede wszystkim, społeczno-obyczajowej. Pochodził oczywiście z Anglii, jest to pisarz XIX-wieczny. Także tutaj zapisałam, że jest jednym z najwybitniejszych powieściopisarzy literatury na świecie. Jest to właśnie taki pisarz znany wielu ludziom. Sama też książka, o której dzisiaj będziemy opowiadać, też jest taką lekturą znaną na całym świecie. Tak, jest kilka na pewno takich tytułów, kilka, może kilkanaście, może jeszcze więcej, ale właśnie te dwie pozycje, Mały Książę i Opowieść wigilijna, to takie książki, które zna cały świat, o, chyba tak można powiedzieć. No, ale wróćmy do samego Dickensa, bo tak jak już powiedziałam, jest to też dosyć ciekawa postać. No, skąd w ogóle takie zainteresowanie literaturą, a szczególnie tematyką społeczno-obyczajową? Kto wie, może gdyby nie pewne wydarzenia z życia Dickensa, może wcale nie zostałby pisarzem. Charles Dickens, mając 12 lat, został pozostawiony sam sobie. Jego ojciec trafił niestety do więzienia za długi, no i rodzina, skazując tym samym rodzinę Dickensów na biedę, tak samo zmuszony został Charles do podjęcia pracy zarobkowej, no i właśnie sam doznał biedy, żył w bardzo trudnych warunkach, no, musiał walczyć o przetrwanie. Zwróćcie uwagę, 12 lat już pracował. Także dzięki temu niejako stał się bardziej wyczulony na tę problematykę społeczną, problematykę obyczajową. No i to też skłoniło go do podejmowania też takiej tematyki w swoich utworach. W wieku 15 lat, tutaj jeszcze zapisałam taką ciekawostkę, że w wieku 15 lat pracował jako młodszy urzędnik. W tym czasie uczył się pisania, co pozwoliło mu po kilku latach podjąć pracę jako dziennikarz. Tak? Także zobaczcie, już od najmłodszych lat Dickens zetknął się z pisarstwem, troszeczkę został też przymusiła go do tego sytuacja rodzinna, osobista, no ale może trochę
trochę to może takie kontrowersyjne, ale dzięki temu mamy wielkie utwory, a szczególnie ten jeden, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zwróćcie uwagę, tutaj wypisałam jeszcze inne tytuły takich najbardziej znanych powieści Dickensa. Między innymi Oliver Twist, to też pewnie słyszeliście ten tytuł, David Copperfield, Wielkie Nadzieje, tak? To są utwory, powieści, wielkie powieści Dickensa. Warto zwrócić uwagę, bo znajdziemy takiego bohatera również w naszym opowiadaniu, bo opowieść Wigilijna to akurat opowiadanie. Bohaterami powieści Dickensa są ludzie ciekawi. Często uchodzący za dziwaków, ekscentryków, niekiedy nawet postacie groteskowo-karykaturalne. I za chwileczkę się przekonacie, że główny bohater opowieści wigilijnej to też taki trochę dziwak, trochę cudak, ekscentryk, trochę taki człowiek, który odbiegał od ogólnie przyjętych zwyczajów, zasad. No właśnie, taki ekscentryk, trochę jednak nieszczęśliwy, no ale zobaczmy, dlaczego taką opinię wydałam o tym bohaterze. Przypomnę jeszcze, bo tutaj też już powiedziałam, zwróciłam uwagę, że jest to obowiązkowa lektura świąteczna, sam tytuł, opowieść wigilijna, dlaczego wigilijna, też za chwileczkę się przekonamy, wpisała się na stałe w obchody tradycji bożonarodzeniowej. Podobno niektórzy nawet przekonali się do świąt. Generalnie chyba święta Bożego Narodzenia lubimy wszyscy, wręcz kochamy je, lubimy tę atmosferę, ale są osoby, które wręcz przeciwnie, nie lubią świąt, prawda? Nie ma oczywiście przymusu i każdy ma mieć prawo tu swoje zdanie. No nie wiem, ta na przykład gorączka przedświąteczna jest taka dla nas bardzo uciążliwa, tego na przykład nie lubimy, też właśnie kojarzy nam się to ze świętami, te przygotowania, no ale później to są same przyjemności. A podobno właśnie niektórzy po przeczytaniu opowieści wigilijnej pokochali święta, polubili, zwrócili uwagę też na to, że nie warto, nie powinno się być samotnym, a szczególnie właśnie w okresie świąt. Opowieść wigilijna. Dlaczego wigilijna? Wydarzenia rozgrywają się właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Przenosimy się do Londynu, XIX-wiecznego Londynu i już, popatrzcie, pojawia się główny bohater, Ebenezer Scrooge, to ten cudak, ten dziwak, ten ekscentryk, o którym już wspomniałam. Tutaj akurat też widzicie zdjęcia z filmów, bo tak jak powiedziałam, opowieść wigilijna jest jedną z bardziej znanych książek Dickensa, znanych na świecie i powstało mnóstwo różnych realizacji i fabularnych, i animowanych, i przedstawień teatralnych. Także historię Ebenezera Scrooge'a znają pewnie też i najmłodsi, i ci starsi. Dlatego tutaj od czasu do czasu będą się pojawiać w mojej prezentacji zdjęcia z filmu. Dobrze, czyli jesteśmy w Londynie, XIX-wiecznym Londynie. Ebenezer Scrooge, kim też był ów Ebenezer? Już troszeczkę mówiłam, że był dziwakiem i cudakiem. Na czym ta jego dziwność, ekscentryczność polegała? No, niestety na początku nie mogę nic dobrego o tej postaci powiedzieć. Był bardzo, bardzo taki zadufany w sobie. Był samotnikiem, prowadził swój własny interes. Miał jednego pracownika. Niezbyt o niego dbał, w jego kancelarii zawsze było bardzo zimno, uważał, że nie ma sensu grzać, ponieważ ogrzewanie kosztuje. Właściwie jego życie było tylko i wyłącznie skupione na zarabianiu pieniędzy. No i oczywiście Scrooge bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo nie lubił, wręcz muszę użyć takiego słowa jak nienawidził świąt Bożego Narodzenia.
Wszystko go zresztą w świętach denerwowało. Nie widział niczego ciekawego. Uważał, że święta są po prostu bez sensu. Przegonił między innymi chłopca, kolędnika. Nie chciał podzielić się też, nie chciał pomóc ludziom, którzy w tym czasie wymagali tej pomocy. Spotkał ludzi, którzy kwestowali, zbierali pieniądze na potrzebujących. Jak się domyślacie, absolutnie nic Scrooge od siebie nie dał. No, tak jak powiedziałam, siedział w swojej kancelarii. Bardzo ważna była dla niego praca. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był pracoholikiem, ale skupionym tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy. No, co trzeba dodać, w ogóle z tych pieniędzy nie potrafił też korzystać, tak? Żył samotnie. No, tutaj też widzicie zdjęcie z jednego z filmów, chodzi mi o to zdjęcie u dołu. Też jego takie negatywne nastawienie do świata miało wyraz w jego twarzy. Też był właśnie taki wyraz twarzy, pokazywał, że jest niesympatycznym, nieprzyjemnym człowiekiem. No, trzeba tu też dodać, że bardzo źle traktował swojego pracownika. Tu już mówiłam o tym braku ogrzewania, ale generalnie też nie chciał mu dać podwyżki. Bardzo źle się do niego odnosił. Krzyczał na przykład na Boba. Bob Cratchit, tak się nazywał jego pracownik. Krzyczał, kiedy na przykład się spóźnił. No, był taki ogólnie bardzo nielubiany. No i też trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy znali Ebenezera Scrooge'a, no niezbyt dobrze się o nim wypowiadali, mało tego, trochę się z niego śmiali, niektórym po prostu było po ludzku żal Ebenezera Scrooge'a, że jest właśnie takim sknerowatym, zgorzkniałym, nieprzyjemnym człowiekiem. No i cóż też w życiu Scrooge'a się wydarzyło? Kiedy powrócił do swojego domu, nawiedziły go duchy. Tutaj mamy ten wątek w opowiadaniu, taki wątek fantastyczny, bo jednak pojawiają się bohaterowie fantastyczni. Pierwszy duch, który nawiedził Ebenezera Scrooge'a, to duch Jakuba Marleya. Jakub Marley to były wspólnik Scrooge'a, razem prowadzili swój interes, razem pracowali. Marley był człowiekiem bardzo podobnym do Scrooge'a. Też był właśnie taki nieprzyjemny, nieżyczliwy, sknerowaty, skąpy. No i duch Marleya, Jakuba Marleya, przede wszystkim przychodzi, nawiedza Scrooge'a, żeby go przestrzec, żeby nie był taki właśnie jak do tej pory, bo tak jak duch Marleya będzie się po świecie błąkał skuty łańcuchami, bo też tak ukazał się Marley Scrooge'owi, właśnie był spętany łańcuchami. No i przede wszystkim przestrzegł go, że powinien się zmienić, że takie życie po prostu nie ma sensu. No, Scrooge jeszcze na początku zbyt poważnie tego nie traktował, trochę oczywiście był przerażony. Mało tego, duch Jakuba Marleya zapowiedział przyjście trzech kolejnych duchów. No i zniknął. I rzeczywiście tak się stało. Kolejne duchy zaczęły nawiedzać naszego bohatera, naszego Scrooge'a. No i były to duchy związane ze świętami. Na początku pojawił się duch przeszłości. Duch, można powiedzieć, przeszłych świąt Bożego Narodzenia, czy przeszłej Wigilii. Razem z tym duchem
Scrooge zobaczył sceny ze swojego dzieciństwa, tak? Duch przeszłości, czyli taki powrót do przeszłości. Zobaczył siebie jako dziecko, bawiące się z kolegami. Widział siebie, przypomniał siebie jako dorosłego, już dojrzałego mężczyznę. Przypomniał sobie, jak to było z jego narzeczoną, że w pewnym momencie z ulgą przyjął zerwanie zaręczyn. Jego narzeczona czekała na Scrooge'a wiele lat. Zauważyła, co się z nim dzieje, że właściwie przestał się nią interesować, skupił się tylko właśnie na pracy i zarabianiu pieniędzy. No, trzeba powiedzieć, że przeszłość wzbudziła, tą przeszłość, którą Scrooge sobie przypomniał, zobaczył, wzbudziła w nim wielką tęsknotę za tym, co było. Drugi duch to duch tegorocznych świąt, można powiedzieć duch teraźniejszości. Razem z tym duchem Scrooge spaceruje po ulicach Londynu i cóż widzi? Widzi radość ludzi, radość ze świąt. Widzi również przygotowania do świąt swojego pracownika. Zobaczył, że Bob, pracownik Scrooge'a, ma rodzinę, mają razem z żoną. Bob Cratchit wychowywał kilkoro dzieci, a najmłodszy jego synek, Tim, był niepełnosprawny, miał chorą nóżkę. No i widzi, jak skromnie żyje ta rodzina. Ale też zobaczył, że tak naprawdę jest im dobrze, jest im ciepło, przyjemnie, jest wesoło, mimo okrutnej biedy, jaka w ich domu panowała. Na początku jeszcze nie wspomniałam o Fredzie, bo powiedziałam, że Scrooge był samotnikiem i właściwie nie miał rodziny, nie utrzymywał kontaktu z rodziną. Miał jedynie siostrzeńca Freda. I Fred jak co roku zapraszał Scrooge'a na święta. Wiedział, że i tak odrzuci jego zaproszenie, no ale był nieugięty. Mówił, że uważał, że może kiedyś jednak Scrooge zmienił zdanie. I w tym roku niestety też Fred przyszedł do niego, zaprosił go na kolację, na święta. Scrooge absolutnie, zdecydowanie odmówił. I razem z tym duchem tegorocznych świąt, duchem teraźniejszości, zobaczył również święta u Freda. Zobaczył, jak wiele stracił, odrzucając zaproszenie swojego siostrzeńca. Trochę nawet też poczuł przykrość, bo przyjaciele zebrani u Freda trochę się nawet ze Scrooge'a podśmiewywali, prawda? Wyrażali się o nim z takim politowaniem. Także duch teraźniejszości pokazał tegoroczne święta, tak? Obecne święta Scrooge'owi. No i jeszcze pozostał duch przyszłości, który ukazał się jako ostatnia zjawa. No, ten duch to już był rzeczywiście bardzo przerażający. Zresztą on w ogóle się nie odzywał, nic nie mówił. Był ubrany w taką ciemną szatę. Nie było widać jego twarzy, tylko właściwie Scrooge'owi wskazywał pewne rzeczy. W ogóle się nie odzywał, także bardzo przerażająca zjawa. Natomiast cóż zobaczył, cóż pokazał Scrooge'owi duch przyszłości? W oglądanych wizjach zobaczył, jak bogaci panowie bez żalu wypowiadają się o śmierci kogoś z ich środowiska, z ich otoczenia. Zobaczył również, jak służący sprzedają skradzione rzeczy z domu owego zmarłego. No i szybko okazuje się, że tym zmarłym jest Scrooge. Scrooge
po którym nikt nawet nie uronił łzy. Wręcz niektórzy się, straszne co powiem, ale niektórzy się wręcz cieszyli, że Scrooge'a już nie ma, że Scrooge umarł. Mało tego, niektórzy byli u niego zadłużeni, także się tym bardziej ucieszyli, bo nie musieli oddawać długu. No i cóż jeszcze, wspominali, jak bardzo był nieludzki. No i trochę się znowu z niego śmiali właśnie, że jest taki, że był takim starym sknerą, po którym nikt nie zapłakał. Cóż jeszcze, no trzeba powiedzieć, że naprawdę wstrząsnęło Scrooge'em widok rodziny Boba, jego pracownika. Zobaczył, że nie ma w przyszłości, nie ma już przy wigilijnym stole małego Tima. Tim niestety umiera. Oprócz tego widzi swój własny grób. No i po prostu trzeba podkreślić, że Scrooge jest wstrząśnięty tym, co zobaczył. Wstrząśnięty jest przyszłością. No i tak bardzo się wystraszył, że zaczął prosić ducha, żeby pozwolił mu wszystko naprawić. Cały drżał, nie wiedział, co się dzieje. No ale w pewnym momencie stwierdził, że jest we własnym łóżku. Obudził się szczęśliwy, odmieniony. Upewnił się, jaki jest dzień. Okazało się, że jest właśnie dzień Bożego Narodzenia, a duchy oprowadzały go w Wigilię Bożego Narodzenia, także wszystko udało się naprawić. No i Scrooge szybciutko zaczął naprawiać swoje błędy. Posłał olbrzymiego, dużego indyka do domu swojego pracownika. Przechadzając się po ulicach Londynu, uśmiechał się do ludzi, pozdrawiał ich. Odwiedził również swojego siostrzeńca. No i przede wszystkim też obiecał rodzinie Boba, rodzinie swojego pracownika, że będzie im pomagał. No cóż jeszcze, dał podwyżkę Bobowi, zaczął grzać w swoim biurze. Także no, stał się, słuchajcie, powszechnie lubianym człowiekiem. Nagle, no nagle, to też tak nie można powiedzieć, że nagle, bo jednak duchy bardzo do tego się przyczyniły, że Ebenezer Scrooge się zmienił. Czyli pamiętajcie, taki główny motyw w tej pięknej historii, ciekawej historii, to przemiana naszego bohatera. Scrooge, pamiętamy, na początku bardzo chciwy, samotny, skupiał się tylko i wyłącznie na swojej pracy i na bogaceniu się, staje się szczodrym, serdecznym, życzliwym człowiekiem. Uświadamia sobie, że prawdziwym sensem życia nie jest gromadzenie pieniędzy, ale pomaganie innym i troska o nich. Znalazł właśnie inny, znacznie lepszy sens życia. Zwróćcie uwagę, mówimy o takiej postaci, że jest to postać dynamiczna. Scrooge jest przykładem bohatera dynamicznego, czyli bohatera, w którym zachodzi wewnętrzna przemiana, podobnie jak Jacek Soplica. Pamiętacie, że rozmawialiśmy o panu Tadeuszu. Jacek Soplica też jest przykładem postaci dynamicznej. Zerknijcie, tutaj jeszcze zrobiłam taki podział bohaterów, tak? No, za chwileczkę też podsumowując, zwrócę uwagę na gatunek literacki, bo zawsze to musimy też zrobić, uporządkować sobie tę wiedzę z teorii literatury. Mamy bohatera pierwszoplanowego, Ebenezera, i wokół niego są skupione wszystkie wydarzenia, tak? No tutaj pojawiają się bohaterowie fantastyczni, właśnie poszczególne duchy, ale też się w pewnym momencie, ja o tym chyba nie wspomniałam, pojawiają się też takie tajemnicze postaci chłopca i dziewczynki. Chłopiec symbolizował ciemnotę, dziewczynka nędzę.
No i mamy też bohaterów drugoplanowych, Freda, przypomnę, siostrzeniec Scrooge'a, Bob Cratchit, czyli pracownik, no i również postacie epizodyczne, czyli takie mniej ważne postacie, które nie wnoszą niczego ważnego do samej fabuły, tak? No i teraz podsumowując, kochani, oczywiście mamy utwór epicki, ale jest to opowiadanie, tak, żeby tak wypośrodkować. Opowiadanie to taki gatunek pomiędzy nowelą i pomiędzy nowelą a powieścią, tak? Nowela, pamiętacie, króciutki utwór, jednowątkowy, gdzie jest mało bohaterów. Przeciwnie jest w powieści. Duże tło historyczne, obyczajowe, geograficzne, dużo bohaterów, dużo postaci, wątków, prawda? Natomiast opowiadanie to tak jest właśnie pomiędzy. Taka historia dłuższa, sporo dłuższa niż nowela, ale też sporo krótsza niż powieść, tak? Czyli utwór pisany prozą raczej niewielkich rozmiarów. No, tutaj moje wydanie, które mam, ma około 100 stron. Utwór też jednowątkowy. Zobaczcie, że tutaj te wszystkie wydarzenia w opowieści wigilijnej skupiają się wokół Scrooge'a. No i na co jeszcze warto zwrócić uwagę? W noweli mamy taką budowę bardzo taką ścisłą, tak? Jest zawiązanie wydarzeń, tak? Rozwinięcie, punkt kulminacyjny, później mamy rozwiązanie akcji. Tutaj właśnie jest większa swoboda w kompozycji utworu. Pojawiają się właśnie, tak jak tutaj zapisałam, pojawiają się na przykład jakieś opisy, tak żeby wtedy po prostu ta akcja w powieści jest troszeczkę spowolniona, tak? Także swobodniejsza budowa. No i tutaj w naszym opowiadaniu mamy narratora trzecioosobowego, czyli wszechwiedzącego. Na zakończenie chciałam jeszcze zwrócić uwagę na realizację opowieści wigilijnej. Ja już mówiłam o tym, że mnóstwo przeróżnych wersji opowieści wigilijnej powstało, ale ja chciałam zwrócić uwagę na tutaj nasze toruńskie przedstawienie w Baju Pomorskim, właśnie opowieść wigilijna. Zwróćcie uwagę, premiera odbyła się 17 grudnia 2000 roku. Tę informację i zdjęcia zaczerpnęłam ze strony Baja Pomorskiego. Zobaczcie, 20 lat jest już ten spektakl grany. No, zajrzałam, przygotowując się do dzisiejszej lekcji, zajrzałam właśnie na stronę Baja. No i w tym roku też oczywiście miał być grany, z wiadomych przyczyn spektakl jest odwołany. Co roku na święta Baj Pomorski prezentuje ten przepiękny spektakl, bo powiem szczerze, że właśnie też z grupą uczniów kilka razy już uczestniczyłam, oglądałam ten spektakl i powiem szczerze, że emocje towarzyszą, bo pamiętacie, skoro duchy się pojawiają, to jest też i dosyć groźnie momentami, ale też jest wesoło, jest świątecznie. No i spektakl, można powiedzieć, dla dzieci od 0 do 100 lat. To nie jest taki typowy spektakl dla dzieci, ale dorośli oglądają na pewno go z przyjemnością. Chyba można wykupić dostęp właśnie na swoje urządzenie, zapłacić w ten sposób bilet i wykupić dostęp i obejrzeć z odtworzenia ten spektakl. Także jakby ktoś miałby ochotę, to bardzo serdecznie polecam. Tu jeszcze mam na zakończenie, już widzę, że czas tutaj mnie goni, to może przeczytam przykładowy temat opowiadania, jaki mógłby się pojawić ewentualnie.
napisz opowiadanie o spotkaniu Ebenezera Scrooge'a z bohaterem innego utworu literackiego, w czasie którego bohater opowieści wigilijnej przedstawi najbardziej znaczące wydarzenie w swoim życiu. W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz obie postaci, czyli no, mamy opowiadanie twórcze o spotkaniu Scrooge'a z bohaterem innego utworu literackiego. Mogłoby być ciekawie, na pewno jakieś ciekawe pomysły w waszych głowach by powstały, a może i powstaną. No cóż, żegnamy się z opowieścią wigilijną. Oczywiście życzę wszystkim wspaniałych, ciepłych, rodzinnych świąt mimo wszystko. Wiadomo, o co chodzi. Jakoś damy radę. No i do zobaczenia w przyszłym roku, mam nadzieję. Dziękuję bardzo za dzisiejszą lekcję. Jeszcze raz wesołych świąt.